Dzisiaj vlog wyjazdowy. Jestem właśnie po wykładzie w Ostrowie Wielkopolskim na katolickich dniach, Dniach Kultury Katolickiej. Przedstawiłem wykład pod tytułem O dwóch źródłach lęku polskich katolików przed polityką. Ale nie o tym teraz chciałbym mówić. Chciałbym skomentować to, co się dzieje ostatnio w kościele niemieckim. Ciekawe informacje stamtąd do nas dopływają. Kościół niemiecki, który do tej pory w ostatnich latach, w latach całego pontyfikatu papieża Franciszka, mogłoby się wydawać, że jest takim sojusznikiem papieża w różnych jego zmianach. Na przykład biskupi niemieccy i kardynałowie występowali jako orędownicy takiej liberalnej interpretacji Adhortacja Moris Laetitia, czyli tej interpretacji, która pierwszy raz w historii, w sprzeczności z całą tradycją Kościoła, chciałaby dopuszczać osoby trwające w grzechu ciężkim do komunii. Chodzi oczywiście o te osoby, które porzuciły swoje ważne sakramentalne małżeństwa i teraz żyją w nowych zupełnie związkach. Kościół niemiecki zawsze, odkąd takie postulaty się pojawiły, wspierał tego typu linie i jak się zdaje, papież Franciszek miał w kardynale Marksie, kardynale Kasperze tutaj takich ważnych sojuszników. Tymczasem ostatnio w czerwcu papież wystosował do kardynałów, do biskupów niemieckich taki list, powiedzieliśmy, ostrzegający. Tak? Chodzi o tak zwaną drogę synodalną, którą kilka miesięcy temu podjął Kościół niemiecki, która to droga synodalna właściwie ma całkowicie zmienić ten kościół. Ma zmienić nauczanie dotyczące etyki seksualnej, no tak jakby nie było już zmienione. No, z tego co wiem, kościół niemiecki praktycznie w ogóle nie naucza etyki seksualnej katolickiej. Nie robi tego od roku 1968 roku, kiedy Paweł VI ogłosił encyklikę Humanae Vitae sprzeciwiającą się antykoncepcji. No ale okej. Okay. A także z tego, co się orientuję, ma być dyskutowana kwestia zniesienia celibatu, prowadzenia kapłaństwa dla żonatych mężczyzn wypróbowanych. Swoją drogą ciekawe, jakie będą te procedury wypróbowania. Czy tak jak w starożytnym kościele będzie to oznaczało zdolność do zachowania wstrzemięźliwości seksualnej również w małżeństwach? Zdaje się, że też mają być dyskutowane kwestie obecności kobiet w kościele. Co to oznacza? No zapewne oznacza dyskusję o kapłaństwie kobiet. W samym kościele niemieckim ta droga synodalna budzi kontrowersje. Na przykład kardynał Welki, zdaje się, że dla niego to już zbyt wiele. Również niektórzy teologowie dają znać, że nie chcą brać udziału w tym procesie. No i właśnie, i papież wysłał w czerwcu taki list, że może lepiej, żeby Kościół niemiecki zajął się tematem ewangelizacji, głoszenia nauki wiernym, a nie takim zarządzaniem masą upadłościową, takim, no właśnie, takim reorganizowaniem, zamienianiem Kościoła coraz bardziej w jakąś świecką instytucję. Zresztą problem jest jeszcze inny. Papież Franciszek nie jest jakimś bardzo, jak to wiemy, radykalnym obrońcą tradycji. Natomiast zdecydowanie broni swojej władzy. I te wszystkie kwestie, które biskupi niemieccy chcieliby przedyskutować i prawdopodobnie po prostu wprowadzić w życie, nie należą do ich kompetencji w kościele. Nie można tych rzeczy przeprowadzić w kościele lokalnym. Te rzeczy, te kompetencje należą do papieża. No właśnie, ale skoro papież powiedział, że mamy teraz czasy decentralizacji, to Kościół niemiecki po prostu wyciąga wnioski z tej decentralizacji. Kardynał Marx wrócił z Rzymu i powiedział, że po rozmowach z przedstawicielami Stolicy Apostolskiej poczuł się zachęcony do dalszego kroczenia drogą synodalną. No ale jednocześnie nuncjusz apostolski powiedział, że papież pamięta o swoich ostrzeżeniach i że Kościół niemiecki te ostrzeżenia powinien przyjąć. No ale Kościół niemiecki już jakiś czas temu odrzucił. Pytanie, jak to się będzie dalej toczyło? W normalnych warunkach by to oznaczało, ta sytuacja, że Kościół niemiecki stoi na granicy schizmy.
Ale czy rzeczywiście może dojść do schizmy w Kościele? Raczej wątpię. Mimo wszystko papież Franciszek i kardynał Marks są zbyt bliskimi współpracownikami, by do czegoś takiego doszło. Być może jest to tylko gra dyplomatyczna. Papież wyrazi swoje wątpliwości, ale Niemcy przeprowadzą swoje zmiany. Tylko że to będą zmiany na gorsze, zdecydowanie na gorsze. W dodatku niemiecki kościół ma poczucie, że jest w jakiejś forpoczcie, jest jakimś wiodącym kościołem, który przeprowadza sprawy, które będzie musiał przeprowadzić cały kościół. Czy rzeczywiście kościół, którym brakuje ludzi wierzących, w którym ludzie nie przystępują do spowiedzi, w którym nie głosi się nauki katolickiej, może przewodzić całemu kościołowi? I czy reformy takiego kościoła, tak zwane reformy, mogą być dobre dla wszystkich katolików? Raczej w to wątpię. Dlatego spodziewałbym się, że mamy do czynienia z procesem po prostu zatopienia kościoła niemieckiego. Zatopiają kościół niemiecki wody tego świata. I ten kościół niemiecki, jak ciężki pancernik, a jest w skali kościoła powszechnego ciężkim pancernikiem, będzie schodził coraz głębiej pod wodę. Jeżeli ta cuma, która trzyma go z kościołem, nie zostanie w odpowiednim momencie obcięta, jest niebezpieczeństwo, że bardzo wielu, wielu, wielu katolików pójdzie na dno razem z tym pancernikiem. To jest zła wiadomość, ale to też jest szansa, jak się wydaje, żeby papież Franciszek, skoro nie boi się schizmy, co niejednokrotnie mówił, rzeczywiście teraz wykazał się odwagą, jeśli kościół niemiecki zacznie na swoją rękę majstrować przy najbardziej elementarnych kwestiach życia katolickiego. Zresztą robi to już od dawna, ale teraz chyba dochodzimy do granic, które trudno będzie zaakceptować w Stolicy Apostolskiej. No zobaczymy, sprawę trzeba będzie obserwować. Tymczasem pozdrawiam. I pamiętajcie, subskrybujcie. Hej.